Moi drodzy, bardzo się cieszę, że jednak przyszliście na to spotkanie, bo kiedy się do niego przygotowywaliśmy z Elą i z Piotrkiem, to stwierdziliśmy, że nawet gdyby sala była pusta, i tak ten panel się odbędzie, bo wielką wartością jest to, że... Starość. Starość i to, że spotkaliśmy się w trójkę, że mogliśmy dzięki zaproszeniu Ewy i Zielonych Dni się spotkać i poznać. Będziemy dzisiaj rozmawiać w gronie czworga osób. Od mojej prawej Piotrek Malich, współprzewodniczący Młodzieżówki Partii Zieloni Ostra Zieleń. Ela Hołoweńko, którą wreszcie poznałem osobiście, bo słyszałem o niej ogromnie dużo od Zielonych. I będzie z nami za pośrednictwem łącza Agneta Granström ze Szwecji. Agneta jest częścią Europejskiej Partii Zieloni, zajmuje się polityką senioralną, opowie nam o swojej pracy wśród seniorów ludu Samów. A tematem naszego spotkania jest solidarność między dwoma grupami, między młodzieżą i między seniorami. Ja chciałem na początku Piotrka i Elę poprosić o zdefiniowanie tych dwóch grup, bo w czasie jednego z paneli dowiedzieliśmy się, że polityka senioralna zaczyna się od 55 roku życia, natomiast członkiem młodzieżówki, członkiem Ostrej Zieleni można być, uwaga, do 35 roku życia. Z tego wynika, że mamy jedynie 20 lat życia, podczas których nie jesteśmy ani młodzieżą, ani nie jesteśmy traktowani jako seniorzy. Piotrek, Ela, moglibyście ze swojej perspektywy powiedzieć, no bo jesteście reprezentantkami tych dwóch grup, czy moglibyście opowiedzieć o swojej perspektywie, o swojej definicji młodości i starości? Bo stwierdziliśmy z Elą, że będziemy bardzo często używać w czasie dzisiejszej dyskusji słowa starość. Nie będziemy się go absolutnie wstydzić, będziemy je afirmować. W tym pomoże nam doświadczenie osobiste Eli. Piotrek, mógłbyś nam opowiedzieć jako przewodniczący młodzieżówki, czym jest młodzieżówka, czym jest młodość? I chciałbym też dużo w czasie tej dyskusji porozmawiać o ageizmie, czyli o wykluczeniu ze względu na wiek. Wydaje mi się, i o to też chciałem was dzisiaj zapytać, że to wykluczenie ze względu na wiek dotyczy zarówno młodych, jak i osób starszych. Piotrek. Ja taką techniczną uwagę tylko zwrócę. Jeśli można by, proszę, odmiutować Zooma, żeby nas było słychać. Dziękuję serdecznie. Tak, starałem się podglądać. Co do kwestii młodości, no tak, faktycznie w Polsce chyba wszystkie młodzieżówki, jak się dobrze orientuję, a staramy się to jednak śledzić, przyjmują osoby do 35 roku życia, co czasem nas dziwi, szczególnie jak to potem omawiamy na przykład podczas dyskusji z koleżankami, kolegami z innych krajów europejskich, gdzie ten limit wieku przynależności do organizacji stricte młodzieżowej jest dużo niższy. I bywa tak, że osoba w moim wieku, gdzie ja skończyłem jakieś 2 tygodnie temu lat 25, byłaby już tak naprawdę końcówka tego okresu, kiedy można faktycznie gdzieś się zaangażować w działalność takich organizacji jak Ostra Zieleń w naszym wypadku. I to jest zawsze taki problem, bo jednak to jest rozstrzał między tym 13 rokiem życia, kiedy możemy wstąpić do stowarzyszenia, a 35, kiedy z niego już występujemy zgodnie z tymi regułami. To są z mojej perspektywy to są zupełnie już różne potrzeby osób, które w takim stowarzyszeniu się pojawiają i zupełnie inne potrzeby też wobec, które zarząd, czy to krajowy, czy zarządy kół muszą spełniać właśnie takich członków czy członki w różnym wieku. Ale myślę, że to też jest troszkę budujące, bo dzięki temu
Nawet w naszych polskich warunkach, gdzie średnia wieku polityczek, polityków jest stosunkowo wysoka, mamy szansę na to, że wprowadzimy na przykład swoich radnych i swoje radne, więc korzystamy z takiego zapisu też po to, żeby właśnie już promować osoby, które faktycznie mogłyby później w tej polityce zaistnieć i też po to, żeby wdrażać te rozwiązania, o których długo mówimy. Ale wracając do tematu młodości, to nie jest takie łatwe pytanie, bo też ostatnio właśnie tak mnie trochę wzięło na refleksję w okolicach 25. wspomnianych urodzin. Czy ja jeszcze jestem słuszny młody? Słuszny wiek, prawda? Tak. Ostatnia prosta. No. Czy ja jeszcze jestem młody? No i teraz jest pytanie. No tak, no, jestem współprzewodniczącym organizacji młodzieżowej, ale w sumie, jakby nie patrzeć, z zarządu jestem najstarszy. I w wielu przypadkach, gdy spotykamy się z osobami z regionów, jestem najstarszą osobą w tym towarzystwie. W którym momencie kończy się ta młodość? Mam wrażenie, że to jest bardziej uwarunkowane podejściem konkretnej osoby, a nie taką konkretną cezurą wiekową. Bo w momencie, kiedy my się nie czujemy jeszcze już w pełni sił, pełni wigoru, pełni takiej, powiedzmy, troszkę może nawet takiej niewinności, takiej czasem nawet niektórzy mówią ogłupiającej niewinności, że jednak pewne rzeczy, które wydają się z perspektywy stricte już dorosłych, tych, których tak wymieniłeś w tym swoim dwudziestoleciu, nieco odrealnione, dla nas są bliższe, są bardziej możliwe do zrealizowania. Takie mam poczucie. Więc może faktycznie ta, jakby niektórzy pewnie stwierdzili, naiwność i jej jeszcze funkcjonowanie wyznacza tą granicę młodości. Elu, jak ci wspomniałem, mam przyjaciółkę, Hania Rechowicz, urodzona jest w 26 roku i Hania twierdzi, że starość to jest młodość, tylko że inna. Jak to wygląda z twojej perspektywy i właśnie jak, kiedy pierwszy raz w stosunku do siebie samej użyłaś tego słowa? Staruszka? Staruszka, oczywiście. Seniorka. Może kokieteryjnie, ale jednocześnie chcąc promować starość, mówię o sobie staruszka. No jeśli mam 73 lata, to nie mogę powiedzieć, że ja jestem osobą dojrzałą, bardziej dojrzałą. W każdym razie bardzo bym chciała, żebyśmy promowali jednak tą młodość, żebyśmy zaczęli po prostu mówić, nie młodość, przepraszam, starość, żebyśmy zaczęli mówić z afirmacją o niej, bo naprawdę młodość nas zdominowała. Po prostu czujemy się przez to, że mówi się młodość, tylko ta młodość jest ważna, my czujemy się gorsi, a nie chcemy czuć się gorsi, ponieważ to jest naprawdę ogromny kawał naszej drogi. Tak jak już z tobą rozmawiałam, okazuje się, że młodość jest bardzo krótka, szybko mija, a ta starość jest i jest i jest i jest i dlatego powinniśmy robić wszystko, żeby cieszyć się, że dożyliśmy starości, że mamy tą starość i robić wszystko, żeby ta starość była jednak jak najlepsza. Starość to jest też, znaczy ja cały czas mam w sobie jednak ukrytą tą młodą dziewczynę, tak? Ale to tylko ja ją mam tam wewnątrz i mam to szczęście, że w moim wieku jeszcze naprawdę mogę bardzo wiele rzeczy robić. Niektórzy tego szczęścia nie mają. Dla mnie młodość, mogę powiedzieć, że jest piękna, jest bardzo trudna, skoczna. Natomiast starość może też być bardzo piękna, bardzo trudna, ale nie jest skoczna. Upewnię się, mamy połączenie z Agnetą, tak? Nie. Nie mamy. Przejdę w takim razie do tego ageizmu. Czy wy jako przedstawiciele tych dwóch grup czujecie się
w jakiś sposób dyskryminowani ze względu na to, że definiujecie się, czy społeczeństwo definiuje was jako na coś za młodych albo na coś za starych? Za stara na seks. Oj tam. Przepraszam, tak mi przyszło do głowy od razu. Prawda? A to wcale nie mija. Wiek tu nie ma żadnego znaczenia. Natomiast już pociągnę ten temat. Dlatego, że kiedy szłam z hasłem, bo brałam kiedyś udział w warsztatach dla seniorek teatralnych, no i tam wymyślałyśmy różne scenki. Ja oczywiście wymyśliłam, że ja idę pod Sejm na pikietę, ale napisałam hasło "Więcej seksu dla seniorek". I później mnie namawiali... Akurat pod Sejmem z tym stanu chciałaś stać. Bardzo ciekawy taka, wybór. Taka była scenka, którą wymyśliłam. Natomiast później w Zielonych okazało się, że bardzo mi się spodobało to hasło i biegałam w manifach z tym hasłem. W manifach oczywiście było cudownie i wszyscy wow, wspaniale. I wtedy dla Grodzkiej dzięki temu hasłu zebrałam ogromną ilość podpisów. Natomiast to, co się zaczęło dziać, jaki hejt poszedł, wiesz, na Facebooku, no, ty starucho, ty taka owaka, możesz tam, jak ci brakuje seksu, to możesz z więźniami się zadawać, bo oni tego seksu nie mają. Z taką fryzurą to nikt cię nie przeleci, wiesz, i takie różne były teksty. Także mnie się wydaje, że tekst starych jest wielkim, wielkim też tabu. Jakby jeszcze mężczyznom chyba jakoś tam to ujdzie, natomiast stara baba to już w ogóle, wiesz, no jak w ogóle można mówić o seksie, o przyjemności, o orgazmach i masturbacji na przykład. No dramat. Tak. A w sferze społecznej, politycznej? A w sferze społecznej, politycznej. Zawodowej, bo Ewa widzisz, jest... Widzisz, jaki ten seks ważny, jak się rozgadałam. Cały czas staramy się pracować nad frekwencją na sali, więc bardzo dobrze zaczęłaś. Dobra, jeszcze raz zadaj pytanie. Na płaszczyźnie społecznej, zawodowej, politycznej, no bo do niedawna byłaś aktywną członkinią Partii Zieloni. Tak, teraz jestem aktywna też bardzo. Na innym polu to już wiemy, teraz opowiedz nam. Pracuję w dwóch miejscach, w dwóch fundacjach, bo jako artystka nie mam emerytury, może dopiero za rok mi się uda, więc jeszcze pracuję, prowadzę zajęcia dla seniorek i seniorów, chociaż seniorów w tej chwili już nie mam. Pandemia nam bardzo dużo rzeczy poplątała. I w sferze publicznej może powiem, bardzo naprawdę różnie to bywa, bo znaczy widzę, wiesz co, przypomnę właśnie może jeszcze jak się czujemy, na przykład taka przychodzi mi oczywiście na myśl scenka, kiedy, bo ja poruszam się przede wszystkim rowerem. Jechałam rowerem, stanęłam przed światłami czerwonymi, minęłam facetów dwóch młodych, stanęli tak tuż prawie koło mnie, no jeden do drugiego mówi, kurczę, tam jeszcze leciały ostre słowa, mówi, kurczę, no przy ta starość to jakiś, nie wyobrażam sobie, że ja w ogóle będę stary, a ten drugi obok mówi, no tak, to kurwa, jakiś koszmar przecież. I tak sobie myślę, jak ci młodzi ludzie się czują i że oni w przestrzeni publicznej tuż przy mnie to mówią, czy w ten sposób chcą mi pokazać, że ja w ogóle już nie powinnam istnieć na tym świecie? Oczywiście, że poczułam się jakoś tak nędznie, dlatego chciałabym, żebyśmy jednak o tej starości inaczej mówili, żeby młodzi też uczyli się starości. Coś ważnego? Ważnego, ale kontynuuj. Jak oni się czują, dlaczego młodzi ludzie w ten sposób myślą o starości, dlaczego dla nich już myślą o tym, że to jest tylko koszmar. Przede wszystkim przechodzimy tak stopniowo, tak powoli do tej starości, że tak naprawdę tego nie zauważamy, a im mniej lat przed nami, to ja mam wrażenie, że jednak mnóstwo osób chce coraz bardziej kocha życie, i coraz bardziej chcę żyć. A, no i być może, gdybym pomyślała, mając, zresztą no tak chyba było, jak miałam lat 20 parę i byłam szelmutką, za którą wszyscy się oglądali, tak, to w ogóle
rzeczywiście nie wyobrażałam sobie, że będę stara. Ale jednocześnie być może tak mam wrażenie, że w moich czasach, w tej przestrzeni społecznej, to jednak, że ta starość była bardziej szanowana, że miała więcej do powiedzenia. No, że nie było coś takiego, że ty staruchu, to takie odnoszę też wrażenie, że to promowanie młodości i mówienie o tym, że młodość i że my starzy też powinniśmy robić się na młodych, jakby wyglądać jak młodzi i tak dalej i udawać, że jesteśmy młodzi, naśladować młodość, to robi nam też krzywdę. Zaplątałam się trochę. Świetnie. Piotrek, ageizm w stosunku do młodych polityczek, polityków. Czy jesteście wy, Ostra Zieleń, na coś za młodzi? Czy słyszycie, że to jeszcze nie ten czas, że jeszcze musicie się dużo nauczyć, jeszcze musicie zebrać doświadczenie, żeby móc się wypowiadać w swoim imieniu? Może nie powiem, że nie ma dnia bez tego typu tekstu, jakiejś tam wypowiedzi, komentarza, ale na pewno nie ma tygodnia bez tego typu właśnie jakichś niewybrednych komentarzy pod naszym adresem, co ostatnio nawet widzieliśmy w Bytomiu Odrzańskim, gdzie nasz działacz postanowił zaprotestować przeciwko używaniu rac na meczach lokalnego zespołu sportowego. Nagle się okazało, że jest nie dość, że za młody, niedouczony, nie zna tradycji, tak, bo pamiętajcie, race, te, które wypuszczają ogromne ilości dymu i w zasadzie poza efektem wizualnym to niewiele ma jakiegokolwiek efektu, to jest wielka tradycja i tego nie wolno ruszać. Taka świętość. Jak wiele innych w Polsce, więc powinniśmy się przyzwyczaić. Ale nie byłoby mojej wypowiedzi bez anegdotki, więc oczywiście muszę teraz wpleść. Ula Zielińska zaraz będzie spać, bo już to słyszała, pewnie nie jeden raz. Więc jedna z moich pierwszych wypowiedzi takich publicznych, kiedy z trzeciego sektora przeszedłem właśnie tak, już tak w stronę polityki, to był protest przeciwko zmianie alei planu sześcioletniego w Bydgoszczy na aleję Lecha Kaczyńskiego. No i wydawało nam się to całkiem logiczne. No, pokazywaliśmy, jak istotny był plan sześcioletni w Bydgoszczy szczególnie. Możemy się nie zgadzać z ówczesnie panującą polityką i tak dalej, ale sam plan po prostu dla Bydgoszczy był istotny i nawet ta ulica jest w miejscu, które powstało dzięki temu, że ten plan funkcjonował. A z kolei jak bardzo pan Lech Kaczyński olewał Bydgoszcz, bo nawet się w niej nie pojawił. Więc wyróżnienie go alejami wydawało nam się kompletnie absurdalne. Widocznie nasza wypowiedź równie absurdalna wydała się redaktorowi pewnego lokalnego portalu, który opisując nasze wystąpienie z kolegą 10 lat ode mnie starszym, więc po 30, tak przypomnę. Nie, stare komuchy jeszcze nie, ale blisko. Młodzi komuniści szkalują Lecha Kaczyńskiego i wychwalają plan sześcioletni. No ja się cieszę, że przynajmniej powiedzieli, że młodzi, bo ja tak staro wyglądam. Ale tak poważnie mówiąc, z automatu, już tam pomijamy inne epitety, nie? Ale z automatu jako taki negatyw pojawił się ten przymiotnik młody. Że to, że my jesteśmy młodsi, że nie żyliśmy podczas PRL-u i tak dalej, dyskwalifikowało nas w tym momencie z dyskusji publicznej. I takie sytuacje pojawiają się na takim polu właśnie lokalnym, czy też i krajowym, bo wiadomo, że trzeba się w końcu na takim polu też pojawić. W zasadzie notorycznie są osoby też i w polskim parlamencie, i w samorządach już teraz, które są wyczulone na tego typu zachowania i nie używają właśnie takich, powiedzmy, jakichś argumentów ad personam w stosunku do wieku. Nie pojawiają się już od nich takie teksty ageistowskie typowo. Jednak mimo wszystko to jest mniejszość w tym momencie. I z jednej strony my jesteśmy trochę pod obstrzałem z racji tego, że jesteśmy organizacją młodzieżową i jak organizacja młodzieżowa coś proponuje, to z automatu jest to mniej poważne,
używa się różnych dziwnych technik, żeby to jakoś zdyskwalifikować. Z drugiej strony my też staramy się uważać, żeby z naszej strony nie pojawiło się podobne zagranie, że tak się wyrażę, w stosunku do osób, które są od nas starsze i które nawet i piastują cały czas stanowiska publiczne radnych czy i wyżej. Dlatego no my staramy się grać fair. Miejmy nadzieję, że może i już niedługo również druga strona będzie się chciała zachowywać fair wobec nas. I ten dialog społeczny na poziomie lokalnym i krajowym będzie wyglądał bardziej przyzwoicie. Jasne, dzięki. Jest z nami już chyba Agneta. Czy mogłabyś proszę potwierdzić, że nas słyszysz? Hej, Agneta, do you hear us? Hey, yes, I hear you. Perfect. But I don't understand Polish. Oh, so you I'm sorry. All right. So, presumably, there is a button that would allow you to listen to us, to hear us. Do you find it? Interpretation here. Yes, I find it. Yeah. Ah, here, English. Yes. Perfect. 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 I hope you will. I see it now. We handled all the technical difficulties. So, Agneta, would you be so kind as to first introduce your... I hear you in English now. Say it again. Oh, okay. Będę mówił po polsku. Czy mogłabyś nam na początku powiedzieć, czym zajmujesz się w ramach Partii Zieloni? Czym zajmuje się grupa, którą koordynujesz i czym zajmujesz się w swoim życiu zawodowym? My professional life, I am a public health nurse. W życiu zawodowym jestem pielęgniarką publiczną, też uczę na Politechnice na Wydziale Nauk Zdrowotnych. Pracuję również jako doradca, komisarz do spraw doradczych odpowiedzialna za zdrowie publiczne, zdrowie i demokrację już od 16 lat w swoim regionie. Podczas ostatnich wyborów już zaprzestałam swojej działalności i w tej chwili jestem rzeczniczką szwedzkich seniorów, bo jestem seniorką, jestem też członkinią Zielonej Sieci Seniorów w Europie. Tak więc wiele rzeczy, ale przede wszystkim te rzeczy chciałam wspomnieć. O pracy tego networku, w jaki sposób, czym się zajmujecie? Czy kreujecie politykę senioralną dla Europejskiej Partii Zieloni? Czy jest to organizacja czy struktura międzynarodowa? Wszyscy seniorzy w Partii Zielonych są zaproszani do uczestnictwa. Jest taka sieć właśnie tych zielonych seniorów. Również w Polsce zapraszamy Was jako naszych partnerów. I podnosimy takie kwestie, które są interesujące dla naszych członków, członkiń. To, czym zajmujemy się w tej chwili i co omawiamy, to ubóstwo wśród starszych ludzi. Jest mnóstwo Europejczyków powyżej 65 roku życia, którzy żyją w dużym ubóstwie. I to jest coś, na co zwróciliśmy uwagę w Europejskich Zielonych. Też omawiamy to w różnych krajach członkowskich. Tak więc mamy nadzieję, że uzyskamy większą ilość członków i niestety nie mamy jeszcze polskich członków. Zmieni. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że rozmawiamy w bardzo ciekawym dla tych czasów gronie, bo z jednej strony
Doskonale sobie zdajemy sprawę, demografia jest, demografia nie kłamie, dane statystyczne nie kłamią. I grupa, którą nazywamy seniorami, pewnie nie wliczamy w to osób po 55 roku życia, ale osoby już aktywne, które nie są aktywne zawodowo, ta grupa się powiększa i będzie się powiększać. Z drugiej strony natomiast to właśnie młodzi ludzie są dzisiaj wzywani do tablicy, czy raczej to oni do tej tablicy sami podbiegają i wyrywają kredę, bo kryzys klimatyczny spowodował, że coraz bardziej intensywnie myślimy o najbliższej przyszłości i o tym, jaką ziemię, jaką planetę zostawimy przyszłym pokoleniom. To jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe, że i tu dziękuję Ewie, że doprowadziła do takiego spotkania międzypokoleniowego. Ja mam przed sobą najnowszy numer Zielonych Wiadomości, w którym na 6 stronie znalazłem informację, że w listopadzie 2020 roku zrobiono w Polsce ankietę, która miała na celu zapytać o to, do jakiego stopnia poszczególne grupy społeczne gotowe są na stałe zaadaptowanie takich ograniczeń społecznych wynikających z COVID-u, ale również takich, które możemy zaadoptować na okoliczność zmian klimatycznych. Okazało się, że emeryci są bardziej skłonni poprzeć działania mające na celu ratowanie środowiska naturalnego, tak jak między innymi zakaz używania węgla do ogrzewania budynków, zakładanie instalacji energii odnawialnej, wygaszanie górnictwa, rzadsze przeloty samolotami, zmniejszanie ruchów pojazdów osobowych i rozwoju transportu zbiorowego, ograniczenie spożycia mięsa. Różnice w poparciu dla wymienionych polityk były znaczące. W niektórych przypadkach osoby starsze wskazywały poparcie ponad dwukrotnie częściej niż osoby młodsze. Ponadto dla osób starszych częściej były akceptowalne rozwiązania o pozytywnym wpływie na środowisko, mogące jednak spowolnić polską gospodarkę. Piotrek, mógłbyś skomentować te dane? To wy, czyli młodzi ludzie, jesteście forpocztą zmian, to wy najgłośniej postulujecie te szybkie zmiany, bo to właśnie waszego życia, to właśnie te zmiany będą miały dużo większy wpływ na wasze życie. Mógłbyś skomentować te dane? Jeśli miałbym tak... Tak, w skrócie chociaż odpowiedzieć. Cóż, w zasadzie powiedzmy, o ile młodzi interesują się... If you want me to answer, please say Agneta, could you answer? So because I don't see anything. Yeah, Agneta, sorry. Yeah, I'm so sorry you cannot see us, but now it's Piotrek Malik, who's the member of the Green Youth, Polish Green Youth, answering the question. I'll give you the floor in a while, okay? Jeśli miałbym tak w skrócie skomentować te dane, w zasadzie można by teoretycznie uznawać, że powiedzmy młodzi interesują się kwestiami środowiska, klimatu, powiedzmy przez taki egoizm, tak? Czyli powiedzmy, no nam zależy na czystym środowisku, na zatrzymaniu zmian klimatycznych, dlatego że my będziemy żyli za te powiedzmy 20, 30, 40 lat, będziemy jeszcze bardziej odczuwali te zmiany, które już teraz mają miejsce. Z kolei przy wynikach tego badania szukałbym może takiej powiedzmy roli opiekuńczej osób starszych, często też takiej pojawiającej się w kulturze, jakby nie patrzeć, czyli tych, którzy chcą zapewnić swoim potomkom, którzy są już swoim wnuczkom czy dzieciom, jak najlepsze warunki. Ile mieliśmy już w kulturze, czy też znanych takich powiedzmy przykładów rodzinnych, takich sytuacji, kiedy wręcz, przepraszam za może dosłowność tego przykładu, ale dziadkowie, rodzice odejmowali sobie od ust, żeby nakarmić dzieci, żeby dzieci miały jak najlepiej, tak? Rodzice tam mogą sobie odpuścić pewne rzeczy, mają to swoje tam minimum takie egzystencjalne zapewnione, ale to, co mogą,
brzydko powiem, ładują w dzieci, ładują w ten swój kapitał na przyszłość. Jasne, pięknie mówisz o grupie, której członkiem nie jesteś, jednak może opowiesz, dlaczego te wyniki są tak niskie wśród grupy, której te zmiany będą tak bardzo dotykać. Także, czy jak myślisz, czego brakuje? Czy jest to kwestia edukacji, czy jest to kwestia szukania informacji nie w tym miejscu, co trzeba, czy jest to kwestia egoizmu? Dlaczego według tego badania to młodzi są grupą, która mniej chętnie adoptuje się do, zaakceptowałaby zmiany, które powalniają wzrost gospodarczy. Jeden temat poruszyłeś i tu się muszę jak najbardziej zgodzić, czyli kwestia edukacji i to, o czym mówimy od wielu lat, czyli kwestia edukacji klimatycznej i ogólnie o środowisku, coś innego niż teraz mamy do czynienia z biologią. Przepraszam na wyrażenie, na cholerę mi budowa pantofelka, jeśli ja nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, co widzę przed sobą, to, co się dzieje na moich oczach. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, czyli cała dezinformacja, z którą mamy do czynienia głównie w internecie, aby weźmy pod uwagę, że osoby młode najczęściej jako źródło informacji wykorzystują internet. W tym właśnie dezinformacja, która jest rozsiewana notorycznie przez polityków prawicy. Trzeba to nazwać wprost. Osoby pokroju Janusza Korwin-Mikke w tym momencie robią tak fatalną robotę, robią tak fatalne szkody dla osób młodych, które czytają go, które uznają to za prawdziwą informację, że nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, kiedy my będziemy w stanie to odkręcić. Ewa, dlaczego w takim razie ludzie... Elo, dlaczego, jak myślisz? Bo to jest, te dane są zaskakujące, myślę, dla nas wszystkich. Stereotypowe myślenie kazałoby nam myśleć o seniorach jako osobach, które słabiej adaptują się do zmian, które chcą do końca swojego życia żyć na full, które nie chcą rezygnować z żadnych dobrodziejstw, nie chcą się ograniczać. Czy te dane cię zaskakują, czy może z rozmów ze swoimi rówieśnikami i rówieśniczkami widzisz wzrost świadomości kryzysu klimatycznego? Ja jestem po prostu bardzo zaskoczona tym, co mi przeczytałeś, bo tak przed debatą chwilę rozmawialiśmy i naprawdę te badania mnie zaskoczyły. Nie wiem, czy ja po prostu obracam się wśród takich środowisk, że dla mnie jednak młodzi ludzie są tymi, którzy myślą o zmianie się, o zmianach klimatycznych, o tym, że trzeba absolutnie zadbać o środowisko, że są przerażeni tym, co się dzieje. Widzę to naprawdę w świadomości moich wnuczek, że 14-letnia dziewczynka zdała teraz do liceum i ona, kiedy porównuje siebie, jak miałam 14 lat, to dla mnie ona jest... Ja byłam głupolem, a ona jest wybitnie inteligentna, naprawdę ogromnie dużo wie, wegetarianka. Właściwie można rozmawiać z nią o zmianach klimatu po prostu godzinami. Jak to jest w twojej grupie wiekowej? A w mojej grupie wiekowej, to znaczy wiesz, no ja przede wszystkim znam ludzi, ja pracuję w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, pracuję w warsztacie warszawskim. Byłam bardzo długo z Zielonymi, ciągle się znamy, prawda? Więc ja mam wrażenie, no, że i starzy, i młodzi, znaczy no, mniej jest jednak starszych osób w Zielonych, więc, ale że jakby wszyscy się tym interesujemy. Natomiast jeśli tak myślę o tych babciach, tam na przykład druga babcia moich wnuczek jest prawicowa, nigdy nie słyszałam, żeby ona się w ogóle przejmowała środowiskiem. Jest jak jest i już, no i tak będzie dalej, my tutaj nie mamy, znaczy jakby kompletnie nie sprawy ją interesują, tak, a nie to, że zmiany środowiska i że trzeba naprawdę tym naszym wnukom lepszy świat zostawić. Nie wiem, dla mnie bardzo zaskakujące są te badania. Właściwie to uznaję je za nieprawdziwe. Ja też jestem totalnie zaskoczony. Gazeta przyjechała do nas wczoraj, więc nie byliśmy w stanie nawet dobrze tych danych zanalizować. Agneta, ty pracujesz z bardzo określoną, z bardzo specyficzną grupą społeczną. Pracujesz z seniorami z narodu Samów.
Czy mogłabyś nam opowiedzieć o tym, czy dyskusja wokół zmian klimatycznych jest w ogóle obecna w tym, w twoim środowisku? I czy zmiany klimatyczne dotykają ludu Samów? Well, I am a Sami person myself. Ja sama jestem członkinią tego ludu Sami. Pochodzę z obszaru podbiegunowego, tam żyje większość Sami. Naszą pracą kulturową jest praca z reniferami, to znaczy pracujemy z reniferami w górzystych terenach. One są takie jak słonie. One zawsze podążają tym samym szlakiem co sezon i nasi młodzi podążają za nimi wzdłuż jezior, wzdłuż górskich przełęczy. I teraz widzimy i obserwujemy, że lód na jeziorach, po których zazwyczaj te szlaki przebiegały, jest bardzo cienki, więc rzeczywiście mamy do czynienia z kataklizmami. Mieliśmy bardzo liczne stado, które zatonęło i ludzie naprawdę zaczęli o tym myśleć, bo 3000 zwierząt, które raptem topi się w wodzie, to jest naprawdę duża strata. Widzimy, że zmieniają się warunki klimatyczne, że nagle w środku zimy zaczyna padać deszcz, który później zamarza i w tym momencie renifery, które chciałyby się pożywić, zjadają mnóstwo po prostu wody, więc tak naprawdę nie mogą się wyżywić i umierają z głodu. Zmiany klimatyczne rzeczywiście są bardzo widoczne w Skandynawii, widzimy je codziennie. I na co dzień widzimy problemy dotyczące rolnictwa i pojawiające się w rolnictwie. I te dyskusje, które się toczą w ramach społeczności Sami, właściwie codziennie kręcą się wokół, toczą się wokół zmian klimatycznych, wokół tego, co zrobić w związku z nimi. Jak możemy pędzić zwierzęta, czy wspomóc te szlaki naszych zwierząt, żeby nie musieć przepędzać je przez jeziora. I to są debaty, które tak naprawdę toczą się wśród starych i młodych. Starsi ludzie kiedyś w przeszłości mieli wiedzę i przekazywali ją młodszym pokoleniom. Teraz to się zmieniło. Zatem trudno jest starszym osobom spełniać tę rolę mentora osób młodszych, dlatego że wiele rzeczy jest nowych. I w rodzinach, które zajmują się hodowlą reniferów, okazuje się, że potrzebne są wspólne rozwiązania i ludzie szukają ich razem, ale jeśli tak naprawdę starsi ludzie nie są obecni, jeżeli kobiet brakuje w takich społecznościach, no to pojawia się problem, ponieważ rodzina jest tak naprawdę jednostką gospodarczą, jest jak firma i wszystkie jej elementy muszą być na miejscu. Mamy parlament Sami i kwestia zmian klimatycznych pojawia się na każdym posiedzeniu, na każdym spotkaniu. No i oczywiście toczą się również rozmowy pomiędzy naszym parlamentem i parlamentem szwedzkim, jak również z instytucjami na szczeblu europejskim i w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i grup narodów autochtońskich. Wszystkie ludy, które mieszkają na północy, na dalekiej północy, czy to w Kanadzie, czy na Grenlandii, czy w Rosji, czy na Alasce, wszyscy widzą te same zmiany. I te zmiany zachodzą bardzo szybko. Widzimy, że wiatr, który kiedyś był bardzo zimny, teraz jest bardzo ciepły, że o wiele więcej pada niż kiedykolwiek wcześniej. Zatem to pytanie tak naprawdę pojawia się w rodzinnych rozmowach wszystkich rodzin na co dzień, bo z tego ludzie żyją. Chciałabym powiedzieć,
że jeśli nie będziemy słuchać ludów rdzennych i tego, co oni mają nam do powiedzenia, bo to właśnie oni znajdują się na krawędzi, w samej forpoczcie, tam, gdzie zmiany klimatyczne się dzieją, to nas wszystkich one zaskoczą i nie będziemy w stanie sobie z nimi poradzić. Widzimy, że ze strony rządu Szwecji, ponieważ ja pochodzę ze Szwecji, rdzenny parlament mają pewne uprawnienia w związku z sprawami dotyczącymi zmian klimatycznych, dotyczące sprawozdawczości i prowadzenia badań. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w stanie to robić, że nam właśnie tę rolę powierzono jako przedstawicielom rdzennego ludu. Natomiast pytanie, czy to właśnie starsi ludzie są bardziej chętni, żeby dostosować się do tego, jakie wymagania niesie ze sobą zmiany klimatyczne. Ja powiedziałabym, że to bardzo zależy. Wiele starszych osób bardzo mocno zaangażowanych jest w pracę nad rozwiązaniami na zmiany klimatyczne, ale bardzo wiele osób też przyjmuje takie stanowisko, to mnie już nie będzie dotyczyło. I myślę, że widzimy takie postawy również w innych grupach. Młodzi ludzie są bardzo dobrze wyedukowani i to oni tak naprawdę te pytania drążą w większości domów i rodzin w Szwecji. Natomiast w Europie, ponieważ jesteśmy organizacją europejską, sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Myślę, że to pytanie musi być częściej się pojawiać w telewizji. Nie tylko wtedy, kiedy wydarzają się kataklizmy, ale tak naprawdę pod postacią pytania, jak możemy żyć w zmieniającym się i zmienionym świecie. I właśnie takie pytanie zadajemy sobie na forum europejskim, na którym działamy. Zagadnienia, bo początek naszej dyskusji mógł zabrzmieć tak, jakby te dwie grupy społeczne nie miały ze sobą nic wspólnego. Gdzieś trzymamy, w jednej szufladce trzymamy młodych ludzi, w innych potrzymamy starych, a ty opowiedziałaś o czymś niezwykle ważnym, czyli o wymianie doświadczeń, o przekazywaniu wiedzy i tak naprawdę o solidarności międzypokoleniowej, mam wrażenie, że to co wyciągnąłem z twojej wypowiedzi, to ogromne zagrożenie, jakie stanowią te niezwykle szybkie zmiany klimatyczne, do których niezwykle szybko musimy się zaadoptować i szczególnie te dwie grupy społeczne, ludzie starsi, którzy trudniej adaptują się do zmian społecznych, a z drugiej strony młodzi ludzie, którzy właściwie żyją w czasach, kiedy te zmiany następują każdego dnia. Edukacja, którą dzisiaj dostajemy w szkole, jutro może być zupełnie nieadekwatna. Postęp technologiczny i tak ogromny postęp, galopujący postęp, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, jest tak właściwie trudno się do tego adaptować i tak naprawdę te strategie adaptacyjne, o których druga część raportu IPCC powie nam na początku przyszłego roku, są właściwie taką kluczową dla nas wiedzą. Czy Ewo... Elu, ja już... Nie, już do końca, przykro mi. Już do końca zostaniesz. Tak intensywnie nie spędziłem ostatnie dni z Ewą Sufit, że trudno. Jak was wszystkich będę nazywał Ewo, to nie obrażajcie się niezależnie od płci. Ela... Czy możesz, słowo solidarność, które jest słowem kluczem, my Polacy uwielbiamy i Polki uwielbiamy być dumni z tego słowa, z tradycji solidarności. Czy ty jako seniorka pracująca zarówno z osobami starszymi, jak i z młodymi doświadczasz jej na co dzień i szczególnie w kontekście tych galopujących zmian społecznych, jakie spowodowane są zmianami klimatycznymi?
no oczywiście uważam, że jak najbardziej solidarność jest możliwa, istnieje. No ja jej doświadczyłam właśnie w Zielonych przede wszystkim. Dlatego tutaj rzeczywiście jakoś nigdy nie czułam, że ja osoba starsza to jestem jakaś inna, z czegoś mnie wykluczają. Ja po prostu czułam się cały czas równa. Wiedziałam, że jestem starsza, ale ja jakoś, nie wiem, naprawdę czułam się świetnie wśród tych wszystkich ludzi, bo przecież i byli bardzo młodzi. Ja jakoś chyba zawsze należałam do najstarszych. Chociaż nie, może ze dwie osoby były starsze. Ale naprawdę czułam się świetnie wśród nich. Naprawdę to wyjątkowo. Były też, znaczy teraz FISE na przykład, tam też jest dużo, w średnim wieku, znaczy takich wiesz, koło 40-latków, czyli młodych ludzi i trochę młodszych, ale też się czuję wśród nich świetnie. Naprawdę są genialnym zespołem. Niestety bywają takie zespoły, no bo jednak przez te lata trochę przeszłam, wiesz, przez różne grupy. No bywają takie zespoły, które wykluczają, znaczy pokazują ci, że jesteś stara, no i co, no przecież nie wbiegniesz na te schody tak jak ten Seba tam. Zobacz, jak on biegnie. Ale solidarność jest nam potrzebna. Znaczy wiesz, trochę się dzieje, nie wiem, jak jest poza Warszawą, ale na przykład w Warszawie te projekty młodzi, starzy, tak jak Towarzystwo które co roku robi chyba nawet dwie edycje Seniorzy w Akcji. Między innymi właśnie powstał świetny projekt seniorów w Akcji. Powstał Klub Seniorów i Seniorek Nowoczesnych przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. A zorganizowali to właśnie we współpracy ludzie młodzi i starzy. I uważam, że to właśnie rewelacyjny projekt, ponieważ no właściwie starzy są też wykluczeni często z kultury. To jako, wiesz, tutaj kierownik BWA, to powinieneś o tym wiedzieć. Wykluczeni też jesteśmy z kultury, bo rzeczywiście jak idę na wystawę, to widzę, szczególnie wystawa sztuki nowoczesnej, to widzę samych ludzi młodych. I my na przykład teraz tym naszym klubem jesteśmy jedyną grupą staruszków. I oczywiście na przykład, wiesz, no jest dużo, nie wiem, może się czujemy w ten sposób niewyedukowani, jeśli chodzi o sztukę nowoczesną, bo jest trudna, prawda? Coś o niej trzeba wiedzieć. Poza tym no w muzeach jednak i na wystawach te maleńkie napisy, gdzie jeszcze trzeba kucnąć, a tu kurczę, nogi bolą i potem kucniesz i nie wstaniesz, no to wiesz, to... Już tam zostaniesz, ale czy... tak, oczywiście, ta polityka senioralna oczywiście do instytucji kultury i innych instytucji jest coraz bardziej brana pod uwagę, ale masz czelność domagać się swoich praw, na przykład jeśli chodzi o, no nie masz problemów ruchowych, ale wyobrażam sobie, że wiele osób w twoim... że wiele osób w twoim wieku z tym problemem już się zderza. Masz czelność zwrócić na przykład uwagę, że literki są za małe albo schody są zbyt wysokie albo... Tak, no właśnie wystosowaliśmy nawet manifest w tej sprawie. Mówimy o tym i zwracamy się do różnych władz, żeby jednak to zmieniać. Nawet ja zresztą mam wrażenie, że w Zielonych mówiliśmy że na przystankach dla starszych osób właściwie nieczytelne są te maciupeńkie literki. Jest to dla nas jakiś problem. To jest, wiesz, podobny problem właśnie jak na wystawach. Ciebie zapytam o solidarność, a Piotrkowi chciałbym dołożyć jeszcze jeden klocuszek do tej budowli, solidarność i odpowiedzialność, bo to jednak wy, ludzie młodzi, bierzecie odpowiedzialność za przyszłość, macie dużo więcej sił, macie dużo więcej energii. O, Wojtek Kłosowski dzwoni, miał brać udział, na twój telefon Ewa, miał brać udział w tej dyskusji, niestety nie mógł do nas dojechać. Piotrek, odpowiedzialność. Odpowiedzialność i solidarność wobec osób starszych. Znaczy się, jakby to powiedzieć, ja mam wrażenie, że często, tak jak patrzę na przykłady
aktywności podejmowanych nie tylko przez Ostrą Zieleń, ale też w ogóle przez organizacje młodzieżowe, to odnoszę wrażenie, że takimi rozwiązaniami stricte pod seniorów i seniorki właśnie zaczęły się zajmować głównie organizacje młodzieżowe. Mówię o organizacjach politycznych, żeby była jasność. Czyli powiedzmy, ci młodzi, którzy nagle pokazują, słuchajcie, ale my w tym miejscu potrzebujemy mieć przystanek wiedeński i tłumaczą miastu czy gminie jak krowie na rowie, za przeproszeniem, jak przystanek wiedeński wygląda i dlaczego on jest tu konieczny i dlaczego dzięki temu będzie bezpieczniej. Co to jest przystanek wiedeński? Naprawdę nie wiesz? Wiem, czym jest przystanek wiedeński w Wiedniu, a w Bydgoszczy. Przystanek wiedeński w całej Polsce, nie tylko w Bydgoszczy, ale